Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić zupełnie nową grę od twórców AFK Areny. Gra, tak jak widać w tytule, nazywa się Dislight. No i na początek może dwie takie dosyć ważne sprawy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o język polski, to niestety, ale na razie języka polskiego w grze nie ma, ale znamy twórców, wiemy, że mają kilka innych gier z językiem polskim. No oczywiście jest to m.in. AFK Arena, Warped i kilka innych gier, więc myślę, że język polski jest tylko kwestią czasu. Zresztą już skontaktowałem się z twórcami w tej sprawie i prawdopodobnie język polski zostanie prędzej czy później dodany. No bo skoro prawie każda ich gra jest w języku polskim, to nie wiem, dlaczego naprawdę ta gra nie miałaby mieć języka polskiego. Druga sprawa to to, że nie będę tutaj na tym filmie skupiał się na żadnym aspekcie jakoś bardzo szczegółowo. Chciałbym na razie tylko tak przedstawić grę, powiedzieć wam, czym ona jest, kilka rzeczy pokazać, m.in. jak wygląda walka, jak wygląda rozwój postaci, jakie mamy postacie itd., itd. Także od razu przechodzimy może do rzeczy. Wyjątkowo zacznę od systemu walki. System jest turowy. Przede wszystkim, czym jest ta gra? Może zanim jeszcze zaczniemy. Ta gra nie jest grą idle, czyli nie jest to AFK Arena, nie jest to gra nawet podobna do AFK Areny. Jest to gra typu gacha, czyli zbieranie bohaterów, rozwijanie bohaterów, no i przechodzenie po prostu gry, czyli tak jak w AFK Arenie, ale jest to coś zupełnie innego, więc naprawdę nie należy się nastawiać, że ta gra będzie podobna do AFK Areny. Zresztą zaraz zobaczycie. Najlepsze przykłady gier gacha to myślę, że jest na przykład Summoner's War, Epic Seven, Genshin Impact chociażby jest grą gacha. Także tutaj system walki jest taki, że mamy drużynę składającą się z 5 postaci przez nas wybranych i tutaj walka nie odbywa się automatycznie, chyba że tak zdecydujemy, bo jest taka opcja. Ale każda z postaci ma swoje umiejętności, których my możemy manualnie używać. Możemy wybierać, którą postać chcemy zaatakować, tak jak widać, ja sobie tutaj powybieram. No i postacie się buffują, leczą, atakują, no tak to mniej więcej by wyglądało. Także zrobimy sobie jedną walkę manualnie, drugą walkę automatycznie i przejdziemy do pozostałych rzeczy. Uznałem, że na samym początku pokażę walkę, bo jest to no, dosyć istotna sprawa w tego typu grach. No i nie chciałbym, żeby ten film był za długi, bo to ma być tylko i wyłącznie prezentacja. Na koniec powiem co i jak z dalszym potencjalnym nagrywaniem czy streamowaniem tej gry, ale to na końcu. Przede wszystkim jest bardzo ładna grafika. Bardzo ładne efekty. Tego się nie spodziewałem. Na początku, jak odpalałem tą grę, no już kilka miesięcy temu, no to tak fajnie wszystko nie wyglądało, także naprawdę się postarali. Można ustawić naprawdę fajne opcje graficzne. Tutaj mamy automatyczną walkę, także zrobimy sobie jedną walkę automatycznie, żeby pokazać wam, jak to mniej więcej działa. Mamy tutaj system energii, czyli to nie jest tak jak w AFK Arenie, że przechodzimy jeden etap, idziemy dalej i już nigdy do tego etapu nie wracamy. Tutaj dany etap możemy farmić w nieskończoność, możemy powtarzać jeden etap, farmić tam odpowiedniki złota, doświadczenia, przedmiotów. Tutaj zamiast przedmiotów typu buty, zbroja i tak dalej mamy relikty, ale o tym za chwilę. Tutaj walka akurat ma dwie fale. Oczywiście występuje system podatności. Czyli mamy bodajże trzy typy postaci. Nie powiem wam tutaj z nazwy, bo sam jestem w sumie żółtodziobem, dopiero zacząłem grać. Jak odpalałem grę no parę miesięcy temu, to tak chciałem tylko się zapoznać, co to w ogóle będzie. Dobra, udało się. No i tak jak widać, po walce dostajemy złoto, tutaj mamy relikt, czyli możemy założyć to na postać. No i coś takiego jak taki przedmiot do po prostu ekspienia postaci. Postacie też zdobywają doświadczenie za po prostu przechodzenie danych etapów, danych tam eventów, rozgrywek itd., itd. Ale możemy też dać, że tak powiem, postaci
doświadczenie za pomocą takich oto przedmiotów, ale już do tego przechodzimy. Także może na początek postacie. Pojedziemy sobie na lewo. I tutaj mamy po prostu spis postaci. Postacie dzielą się bodajże na legendarne, czyli tutaj widzicie, są to postacie legendarne. Tutaj chyba, nie, pisze, tak, są legendarne. I naprawdę te postacie bardzo ładnie wyglądają, tutaj się postarali. Jeżeli chodzi o grafikę, to naprawdę stoi ona na dosyć wysokim poziomie. No zobaczymy, jak będzie z samą grą, czy się za szybko nie znudzi, ale postacie, tak jak widać, bardzo fajnie to wygląda. Może jeszcze pokażemy tutaj jakąś Gabrielę. Tutaj jakiś koksu to jest. Dobra, jedziemy dalej i mamy postacie bodajże epickie. Mona. Monę dostaniemy za darmo i bardzo dobrym pomysłem będzie jej rozwój, no bo ona ma ataki obszarowe. Jest bardzo polecana na początek, bo pomoże nam przejść wiele, wiele etapów. No i dalej są postacie rzadkie bodajże. Z rzadkimi wiadomo, jak to bywa. Nie ma tutaj postaci zielonych, takich bobów jak w AFK Arenie, czyli rzadkie, epickie, no i legendarne. Wiadomo, legendarne są najlepsze, no i najtrudniejsze do zdobycia. Także jeżeli chodzi o zdobywanie postaci, to na początek mamy coś takiego jak darmowa, powiedzmy, że legenda, czyli że w ciągu pierwszych 10 przywołań dostaniemy jedną postać legendarną, no i to stwarza możliwość oczywiście resetów konta, możemy resetować konta, no i polować na daną postać. Ja tutaj nie będę tego robił, myślę, że to nie ma sensu, nie będę aż tak bardzo tutaj hardkorowo się starał być top 1 czy coś takiego, po prostu co dostanę, to dostanę. Na postać legendarną mamy niestety 1%, co jest bardzo, no, niską wartością, nie oszukujmy się, jak na te czasy. 9% na epicką i 90% na rzadką, ale z tego co wiem, można spokojnie grać postaciami epickimi. No ale tak by to wyglądało. Tutaj mamy podane, że epicka będzie co 20 summonów, a legendarna co 120. Z tym, że tak jak mówię, w ciągu 10 pierwszych przywołań zawsze dostaniemy jedną postać legendarną. No i w sumie tyle. Także mamy różne sklepy, mamy różne rozgrywki. Mamy odpowiedniki wieży, labiryntu. Tutaj możemy farmić na przykład przedmioty. Na tym Ritual, Miracle. Jest tutaj dużo poziomów, bo 10. Ja tutaj daję radę na razie robić dwójeczkę, bo dopiero zacząłem. Jest kilka różnych bossów. Mamy kilka różnych rodzajów reliktów. To jest odpowiednik labiryntu. Też 8 poziomów. Ja sobie tutaj raczej zrobię pierwsze, żeby się zapoznać. Nie będę tego robił na tym filmie, ale pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. No, tak jakby to jest kopia labiryntu z AFK Areny, to jest akurat dosłownie kopia. No bo mamy, no, zresztą widać, tak? Na pierwszy rzut oka, nie trzeba tutaj raczej nic dodawać. Tak naprawdę wiele rozgrywek ja mam poblokowanych. Tutaj jeszcze 3 rozgrywki będą. Mamy gildię, mamy wojny gildii, mamy areny. Także naprawdę tutaj sporo rzeczy do roboty jest. Ale to wszystko odblokuje się dopiero później. Mamy dużo takich planów na początek, czyli za zrobienie czegoś dostajemy nagrody, samony, diamenty, złoto i wiele, wiele innych rzeczy. Mamy eventy. Eventów jest akurat jak na start całkiem. Dostajemy samony wszędzie. Tutaj za wbijanie danego poziomu konta też bardzo fajne nagrody. Za 35 poziom konta, co da się zrobić tak naprawdę w ciągu paru dni, bo widziałem, że już mają 20 któreś free to play nawet. No całkiem niezłe nagrody możemy dostać. Tutaj mamy jakieś przepustki, wiadomo, darmowa, płatna, no to jest standard. Tutaj mamy po prostu za wstępną rejestrację nagrody. No i zalogowanie się. Także no całkiem sporo tego jest, nie? Trzeba przyznać. Tutaj akurat się postarali na start. No i co? Wypada pokazać, jak to wygląda. Aha, no i mamy jeszcze oczywiście misje, nie? Czyli questy dzienne. Mamy osiągnięcia, tych osiągnięć jest naprawdę dużo. Tutaj mamy 108, 48, 68, 61. Także po podliczeniu tego wszystkiego, no całkiem sporo tego wyjdzie. No i mamy postacie, nie? No i postacie możemy oczywiście rozwijać. Dajmy na to, mamy taką monę. Możemy też robić, że tak powiem, takie treningi samouczki, za które dostaniemy diamenty. Też fajna sprawa, nauczymy się trochę gry. Tutaj są oczywiście polecane połączenia reliktów. Czyli ktoś tu poleca set Hadesa,
i Sword Avatara set. No, tutaj się muszę jeszcze z tym zapoznać. Będą skórki. Chyba jeszcze skórek w grze nie ma. No i mam relikty, nie? Relikty to są po prostu przedmioty. W innych grach zazwyczaj jest to zbroja, hełm, miecz, buty, rękawice i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj w tym przypadku relikty. No i one nam dają statystyki. Mamy różne sety. Początkowe sety to jest War Machine. Za zebranie czterech części tego setu dostaniemy atak plus 30%. Tutaj mamy Master Groove set. Za zebranie dwóch takich przedmiotów z tego setu dostaniemy plus 25% życia. Postacie oczywiście możemy ulepszać. Tak jak wspominałem na samym początku, dostajemy doświadczenia za przechodzenie danych etapów, rozgrywek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy też ręcznie dodawać takie oto przedmioty, zobaczcie. W monet, tak jak mówiłem, warto inwestować, więc tutaj się nie zastanawiajcie, jest to dobra postać. Możemy ulepszać później umiejętności, ale to jeszcze za wcześnie na tym etapie. Tutaj mamy rezonans, będziemy mogli dodawać statystyki, ale to też później, na to jeszcze za wcześnie. No i zwiększać gwiazdki, bo tak jak tutaj widzicie, Mona obecnie posiada 4 gwiazdki. Można podnieść ją do maksymalnie bodajże 6 gwiazdek. Każda postać posiada 3 umiejętności aktywne i może posiadać umiejętność lidera. W tym przypadku, jeżeli umieścimy Monę na pozycji lidera, to dostaniemy 24% ataku dla całej drużyny, czyli dla wszystkich postaci, które się w tej drużynie znajdą. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki wstępny film. Jeżeli macie ochotę, to możecie mnie dodawać do znajomych. Wystarczy wejść tutaj, we Frynców. Tutaj macie plusik z takim ludzikiem. Hrogwar mnie już dodał. Patrzcie, ja mu nawet nie mówiłem, że będę grał. Nie mówiłem, nie informowałem nikogo, że będę grał w Dislighta, tylko wspomniałem, że gra wychodzi, a Hrogwar już mnie wyczaił, także dodajemy Hrogwara. Także możecie mnie dodawać, można sobie wymieniać się serduszkami. Nawet chyba jest specjalny tutaj sklep do serduszek. Tak, tutaj jest chyba do wbijania gwiazdek, no i stamina, nie? Także bardzo fajna sprawa. Przepustki nie są drogie. W AFK Arenie przepustki są dużo droższe niż w tej grze, przynajmniej z tego, co zdążyłem się zorientować. Także co? Ja wam oczywiście bardzo dziękuję. Zachęcam do spróbowania chociaż. Nie mówię, że ja tę grę będę nagrywał nie wiadomo ile. Planuję zrobić z niej stream dzisiaj lub jutro wieczorem. Z tym, że raczej tutaj bym się nastawiał na jutro wieczorem, czyli na środę wieczór. Dzisiaj jest na to jakieś, nie wiem, 2% szansy, więc raczej bym się nastawił na jutro wieczór, czyli środa wieczorem koło 19-20. Myślę, że mógłbym odpalić stream i byśmy troszkę na streamie pograli, porozmawiali, jeżeli macie ochotę, jeżeli gra wam się spodoba. Tak jak mówię, język polski, ja myślę, że to jest kwestia czasu, bo prawie każda gra od tego twórcy ma język polski, więc naprawdę nie widzę żadnej przeszkody, żeby ta gra również miała język polski. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam miłego dnia, miłej, przyjemnej gry, samych postaci legendarnych, jeżeli macie zamiar spróbować Dislighta. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.